Witam Państwa serdecznie w najlepszym polskim słuchowisku politycznym w stanie wyjątkowym. Ja nazywam się Dominika Długosz i dzisiaj razem z redaktorem Kamilem Dziubką Dzień dobry. Porozmawiamy o wszystkim, ale to będzie taki speed dating, bo dzisiaj jest bardzo dużo tematów, a czasu niewiele. Będzie o... Szorskiej przyjaźni prezydenta z premierem, o Trybunale Konstytucyjnym, prokuraturze, sądach, gabinetach, cieni, czyli zespole pracy dla Polski, chyba to się nazywa, o tym, co udało się załatwić w Unii, o wyborach samorządowych, które właśnie się zaczynają i o wielkim pożegnaniu. Daniela Obajtka. zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziupka, Renata Grochal. To jest stan wyjątkowy. No ale zaczniemy od tego, co wszystkich chyba interesuje najbardziej, czyli proszę Państwa, specjalnie dla Państwa, jak robią wiewiórki. Czyli, czyli jednak ćwierkają. I, czyli jednak ćwierkają, wiewiórki ćwierkają, ale również szczekają i tu dziękuję państwu bardzo serdecznie za liczne wyjątki z książek dla dzieci, chrupią. Mianowicie chrupią orzeszki. A to, wiewiórki. Tak. To, to akurat nie jest zaskakujące. Więc nasze wiewiórki, proszę Państwa, będą ćwierkać nadal i nie ustają niech koty uważają. Tak, na koty. Miałam Ci przynieść tą tabliczkę, co sobie na płacie powiesiłam. Żeby nie wypuszczać kotów, bo jedzą nasze wiewiórki. Ach okay. to w następnym, w Uwaga, następnym odcinku. Uwaga, zły kot. I zły właściciel Kota również. Eee, zaczniemy, proszę Państwa, od tego, co dzieje się między małym a dużym pałacem, czyli między krakowskim przedmieściem a alejami e, ujazdowskimi między prezydentem a premierem. Prezydent Andrzej Duda zaprasza, a raczej żąda, a raczej wzywa znaczy tak bardzo zdecydowanie zaprasza rząd Donalda Tuska na radę gabinetową. Tym, co będzie w ogromnym stopniu stymulowało i warunkowało te możliwości rozwojowe. Są wielkie inwestycje, które w ciągu ostatnich lat zostały zaplanowane i wobec których podjęto pierwsze działania realizacyjne w naszym kraju. To jest centralny port komunikacyjny, to jest, proszę Państwa, przekształcenie naszej energetyki w energetykę która będzie bardziej sprzyjająca dla klimatu energetyka niskoemisyjna, czyli krótko mówiąc atom, budowa elektrowni atomowych w naszym kraju. Wielkie zadanie, ogromne zadanie związane z realizacją naszych zobowiązań europejskich, międzynarodowych, bo to także i kwestia tych postanowień, które przyjmuje się na poziomie także i ponadeuropejskim, organizacji narodów zjednoczonych, o czym mówimy na konferencjach COP co roku. To także, proszę Państwa, rozwój naszych portów, przyszłych możliwości gospodarczych z tym związanych, wielkie plany inwestycyjne w porcie w Gdyni, w porcie gdańskim, w Świnoujściu, w Szczecinie, to wszystko, co tak niezwykle ważne przy rozwijającej się także infrastrukturze drogowej i kolejowej, abyśmy w coraz większym stopniu byli w stanie nie tylko być oknem na świat, ale być także oknem na naszą część Europy dla świata, żeby także i do nas mogły przypływać statki z towarami zaopatrujące nie tylko Polskę, ale kraje Trójmorza. Mam nadzieję także i w przyszłości rozwijającego się o Ukrainę, o inne państwa, które będą wstępowały do Unii Europejskiej. To wreszcie, proszę państwa, kwestia zapewnienia bezpieczeństwa poprzez modernizację i rozwój polskiej armii, czyli w istocie realizację tych kontraktów zbrojeniowych, które już są podpisane i z których dostawy już w tej chwili otrzymujemy, ale także i przyszłych, niezbędnych dla, dla rozwoju polskiej armii, dla wymiany sprzętu, jak choćby kontrakt na, na zakup śmigłowców, helikopterów szturmowych dla polskiej armii poprzedni rząd podjął tutaj pierwsze wstępne decyzje dotyczące zakupu helikopterów Apache. Chciałbym, żeby te zamierzenia były kontynuowane. To jest moja ogromna troska. Wierzę w to głęboko, że będą zrealizowane i dlatego wydam dzisiaj postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej, czyli konstytucyjnego ciała sprowadzającego się do Obrad, które są prowadzone przez Radę Ministrów pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej. Ta rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego, czyli za 12 dni, na godzinę 13, czyli 13 na 13. To będzie dwa miesiące od czasu, kiedy, kiedy został powołany rząd. Więc po dwóch miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i. Spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania. Rada gabinetowa to jest format przewidziany przez konstytucję, tam nie ma o czym dyskutować. To jest uprawnienie prezydenta, żeby zaprosić ministrów rządu na spotkanie. To jest spotkanie. Nieformalne w tym sensie, że nie ma tam żadnych kompetencji. To, to nie jest rząd, tylko Rada Gabinetowa jest miejscem dyskusji, wymiany informacji między prezydentem a ministrami mojego rządu. I oczywiście będziemy na zaproszenie czy na wezwanie, jak zwał, tak zwał, pana prezydenta, będziemy jego gośćmi i bardzo chętnie podzielę się informacjami, chociaż one są dostępne. W, są w przestrzeni publicznej, więc. Yy, yy, ale jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania Rady Gabinetowej, żeby się dowiedzieć, co z CPK czy z, czy z energią atomową w Polsce, to możemy przecież spokojnie na takim spotkaniu wszystko, wszystko powiedzieć. Ja byłbym bardzo usatysfakcjonowany, żeby nie było jakichś domysłów, no bo to rzeczywiście niektórzy byli zaskoczeni, jakby ta Rada Gabinetowa była tak. Live, we wszystkich telewizjach, to moim zdaniem byłoby też wszystko jasne o, czym, o co chodzi, kto o czym debatuje i rozmawia. No ale oczywiście, tu gospodarz decyduje, pan prezydent, więc ja nie, nie będę się w to w żaden sposób wtrącał. Ale jeśli pytacie mnie, czy rozumiem tę zmianę nastrojów, która ma dość szybką sekwencję, jeśli chodzi o pałac prezydencki, czy urząd prezydencki. To ja nie czuję się kompetentny, żeby wyjaśnić, dlaczego to jest tak, takie dynamiczne, a no tak bym powiedział. No dobrze, Kamil, a czy ty się czujesz kompetentny, żeby wyjaśnić nagłe zmiany nastroju w Pałacu Prezydenckim? Yy, nie, natomiast <gry> są one interesujące, potwierdzam, klinicznie albo, albo nieklinicznie, natomiast już tak zupełnie na poważnie. No to oczywiście można, będąc złośliwym, a przecież w ogóle nie jesteśmy złośliwi, Skąd? można by powiedzieć, że Andrzej Duda odpowiada na apel Jarosława Kaczyńskiego z kolei, który przecież wzywał Andrzeja Dudę do zwołania Rady Gabinetowej, do zrobienia czegokolwiek właściwie. Znaczy, ale poczekaj, bo prezes to regularnie co dwa dni wzywa prezydenta, żeby zrobił coś. No tak, no i prezydent zrobił. Choć oczywiście wydaje mi się, że akurat no, tutaj po prostu prezydent ma dość ograniczone instrumentarium do robienia czegoś, <gry> czegokolwiek, i rada gabinetowa. Jest takim narzędziem. Tutaj od razu powiedzmy, że Rada Gabinetowa nie ma uprawnień rządu. To jest... No tak, premier o tym mówił w tej wypowiedzi, ale to jest dokładnie to jest rozwinięcie po prostu tego artykułu 141 bodajże, tak? Który, który mówi, no Rada Gabinetowa nie ma żadnych uprawnień wprowadzania nowych praw czy, czy czegokolwiek. No to jest taka instytucja informacyjna. No dlatego to, że do tej Rady Gabinetowej dojdzie, no to myśmy wiedzieli od 13 grudnia. Tak? To było. Jak amen w pacierzu, że pan prezydent zwoła, zaprosi tutaj Donalda Tuska i będzie z nim dyskutował. Nie wiem, bo nie wiem, czy tam dojdzie do jakiejkolwiek rozmowy, czy raczej wymiany zdań, no bo to jest jednak różnica. No Donald Tusk ma doświadczenie, zresztą no przecież wiem, no Donald Tusk chce, żeby to się odbyło live, to znaczy, żeby ludzie. Mogli usłyszeć i zobaczyć, co tam się wyprawia na tej radzie, bo on ma też swoje doświadczenia z Lechem Kaczyńskim, bo ja pamiętam, że kilka rad gabinetowych się odbyło. Lech Kaczyński zwoływał te rady, kiedy. Za tak zwanego pierwszego Tuska. Potem je przestał zwoływać, bo się okazało, że to jest bez sensu. Natomiast no, kilka się odbyło. i nawet... Ale Bronisław Komorowski też miał taką tendencję do pokazywania, że jest. Tak, scen... ale, I też zwoływał. Ale a propos tego, ty, tego czy mhm. to powinno być live, czy nie, no to pamiętam, że one się odbywały za zamkniętymi drzwiami, ale. Mhm. Donald Tusk ujawniał zapisy tych posiedzeń, co pamiętam spotkało się ze sprzeciwem Pałacu Prezydenckiego. Natomiast ewidentnie Donald Tusk uważał, że jemu to będzie służyć, że taki zapis zostanie opublikowany. Ja pamiętam, że wtedy prezydent Kaczyński kłócił się z Donaldem Tuskiem, bo prezydent Kaczyński chciał wyznaczać konkretnych ministrów, żeby zabierali głos, a Donald Tusk się temu sprzeciwiał, mówił, że to on będzie wyznaczał tych konkretnych ministrów, którzy mają zabrać głos, więc bo to jego rząd, więc podejrzewam, że będziemy mieli do czynienia dokładnie z, z, z taką sytuacją, z takim kogucizmem, maczoizmem, ale wiele z tego nie będzie, to znaczy, ale zakładam też, że... Ale to nie, jest kogucizm, proszę Państwa, na najwyższym poziomie, już wyższego jak kogucizmu na, jak, na polskie, znaczy, jak, jak na, Polskę, na polskie mamy. warunki to jest kogucizm yy, najwyższych lotów. Yy, tylko wiesz co, yy, prezydent oczywiście będzie tam próbował, bo tam ma być fragment otwarty tej yy, tej Rady Gabinetowej. A pewnie fragment, na wystąpienie ta, prezydenta. Ta, pewnie na wystąpienie prezydenta, a fragment zamknięty, zobaczymy, jak ktoś tam jeszcze podzieli. Ale yy, mam wrażenie, że no dokładnie o to chodzi, o czym mówiłeś, że Lech Kaczyński chciał wyznaczać, prezydent też będzie chciał wyznaczać albo odpytywać. Znaczy, będzie to takie, że on tutaj stawia pytania i yy, yy, tak żąda odpowiedzi, mhm. przesłuchuje tych ministrów i żeby sprawić wrażenie, że yy, rząd w jakiś sposób odpowiada, przed prezydentem z tego, co robi, no to nie w tym systemie jednak panie prezydencie jest, ale to jest chyba jedyne, co on może zrobić. Te no. wszystkie jego gesty ostatnio takie są, że on czegoś zażąda, a potem wszyscy to i tak ignorują. No, oczywiście, że tak. Natomiast yy, yy, nawet jeżeli to będzie zamknięte posiedzenie w większości, mhm. to wiem, że i tak ten zapis wycieknie. No, to, to, to my już dzisiaj to możemy powiedzieć, szanowni Nie państwo. Nie zależy, da, ko, dla kogo będzie korzystniejsze, albo kto będzie myślał, że korzystniejsze jest dla niego. Natomiast mam jakieś dziwne wrażenie, że prezydent może pożałować, że zwołał tę radę gabinetową, bo akurat yy, no. Tusk i tam tych paru ministrów jest. Myślę, że tam jest duże instrumentarium, żeby się troszkę wyzłośliwiać na panu prezydencie. Zwłaszcza, że pan prezydent chce rozmawiać na przykład o CPK. Mhm. E, no minął, minęło półtora miesiąca od powołania rządu, więc no, nie wiem, co mogło się zmienić w sprawie CPK. Oprócz tego, że została wymieciona rada nadzorcza i zarząd spółki CPK, no ale ja też pamiętam, że prezydent, kiedy powoływał dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego, też stawiał przed nim ambitne bardzo zadania, na przykład budowę CPK. Więc w mm -hmm. no, dwa tygodnie tego się nie udało zrobić, tym bardziej przez półtora miesiąca. Jeszcze elektrownia atomowa ma być oczywiście tak. tematem. Ale to wiesz co, to jest wynik tego, tego yy, chyba wyskoczenia przed szereg wojewody pomorskiej, która hmm. tam nagle powiedziała, że jeszcze będzie dyskutować, dyskutować lokalizację, czego się już dyskutować nie da i to, to, to jest asumpt do rozmowy, co dalej z elektrowniami jądrowymi. Yy, 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 a swoją drogą taki a propos... Yy. Dosłownie jedno zdanie o elektrowni atomowej. Rozmawiałem ostatnio z osobą z obozu władzy, która jest zaangażowana intelektualnie, nazwałbym to, w no. kwestię energetyki atomowej i budowy elektrowni atomowej. I ta osoba mówi wprost, że gdyby dzisiaj. Zacząć zamawiać cały sprzęt, wszystko co potrzebne do budowy elektrowni atomowej, to ta elektrownia realnie zaczęła pracować, pracować w roku 2037, za 13 lat. Więc to jest taka perspektywa. A podejrzewam, że. A ponieważ dzisiaj nie zaczniemy zamawiać, mhm. no to podejrzewam, że to może być jeszcze później. Tak więc to jest bardzo trudny temat ważny, istotny. Natomiast i. No nie ma co do tego wątpliwości, że obecna obóz władzy również chce budować elektrownię. Nie, atomową. no oczywiście, że nie. Nie, nie, nie. Partia razem chce budować elektrownię atomową, chociaż na przykład nie wiem, w Niemczech zieloni, lewica, no wiadomo, że zostały wygaszone właściwie elektrownie, czy ten program jest wygaszany. Natomiast u nas jest konsensus polityczny co do tego, więc moim zdaniem akurat poruszanie tego tematu. W przypadku prezydenta jest trochę bez sensu. No, Znalazłbym inne ciekawsze tematy, wokół których tego konsensusu nie ma. Yy, ale, yy, wiesz co, ciekawsze tematy, ale być może mniej skomplikowane, a być może trudniejsze, również dla Pałacu yy, Prezydenckiego. Yy, Andrzej Duda, ponieważ panowie teraz rozmawiają ze sobą przez media, no bo tam nie ma żadnej yy, komunikacji między pre prezydentem a premierem i mamy historię pod tytułem... Nie, no spotkali się przecież ostatnio. No tak, prawce. ale nie dzwonią do siebie. No może nie wymienili się numerami, numerami. No może nie mają do siebie numerów, no znaczy... No. Donald Tusk z Lechem Kaczyńskim mogę rozmawiali, mieli do siebie numery, tak. zresztą znali się Oczywiście. bardzo długo. Yy, no ale z, yy, z Jarosławem Kaczyńskim prezydent też nie rozmawia, więc tutaj nie powinien odczuwać żadnej, yy, żadnej różnicy. No ale prezydent coś mówi i zwołuje te oświadczenia kuriozalne, w których nie ma miejsca na pytania dziennikarzy, bo prezydent chyba nie lubi, jak dziennikarze, którzy zajmują się na co dzień polityką, go yy, o cokolwiek pytają. Yy, po czym premier odpowiada na konferencji prasowej, na której już odpowiada na pytania. Po czym prezydent Teraz wypuszcza coś do, do, do mediów, i to jest akurat w sprawie budżetu, bo też prezydentowi się udało podpisać budżet, ale nie podpisać to też kuriozalna sytuacja dość bo podpisał budżet, ale wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego. Co to Kamil oznacza? Oznacza to przede wszystkim to, że y, prezydent jednak y, bał się nie podpisywać tego budżetu. To możemy powiedzieć na pewno. Dlatego, znaczy, ja, że, ja myślę, że y, zdanie prezydent bał się powinno się tutaj kończyć. Y, nie no, bał się. To znaczy, no, w konstytucja mówi wyraźnie, że prezydent podpisuje ustawę budżetową. Y, nie ma innej możliwości, plus jest opcja wysłania do Trybunału Konstytucyjnego. Więc prezydent ustawę budżetową podpisał, i to oznacza, że Polska ma budżet. Ustawa jest opublikowana, można wypłacać podwyżki budżetówce, na przykład. I to, to jest ten praktyczny wymiar podpisu prezydenta. No ale z drugiej strony, mamy wniosek do trybunału w sprawie tej ustawy budżetowej w kontekście jej, trybu jej uchwalenia. A konkretnie dotyczy to tego, że panowie Wąsik i Kamiński nie głosowali mhm. nad ustawą budżetową, no bo nie są już posłami, ale pre prezydent nie uznaje tego, że nie są posłami, bo nie uznaje wyroku skazującego, chociaż ułaskawił ich od tego wyroku skazującego. Nawet podobno powołał się w akcie ułaskawienia na wszystkie wyroki zapadłe w ich sprawach, więc również ten wyrok jest prawomocny. Ale w, właśnie tam jest napisane, że skorzystał z prawa łaski wobec osób skazanych. skazanych. Z artykułu skazanych. 231 Oczywiście, że tak. skazanych osób. Skazanych. No więc jakby nie wiem, jak prezydent chce wyjść z tej pętli y, logicznej, dlatego że no, prezydent z jednej strony ich łaskawił, właściwie już po raz drugi, y, ale jednocześnie nie uznaje wyroków, y, y, które zostały zatarte tym aktem łaski. No więc ale okej, okay, jakby to jest. To jest problem pana prezydenta. Natomiast, no po pierwsze, wiemy to, że za 60 dni maksymalnie trybunał Julii Przyłębskiej wyda jakąś decyzję w sprawie tego budżetu. Tu jest istotne, to, że no, to, że nie było, nawet przyjmując założenie, że nie było dwóch posłów, dwóch ludzi z mandatami poselskimi, no to jeszcze nie znaczy, że budżetu nie ma. To znaczy, że ten budżet nie został uchwalony. No bo konstytucja mówi jasno. Sejm uchwalał stawę w obowiązku połowy ustawowej liczby posłów, czyli mhm. 230. Dwóch to nie jest 230. Znaczy to, to jest. Nie wiem, jak trybunał znajdzie tutaj ścieżkę, żeby. Oj, tam, oj, tam ci powiem. No coś tak. się tam znajdzie. Wiesz. Ale wiesz, co tutaj mamy oczywiście. Otwiera to drogę do licznych dyskusji, które można zacząć prowadzić. No bo tak. Krzysztof Brejza poszedł do Parlamentu Europejskiego. Zrzekł się mandatu, mhm. bo musiał. Mhm. W czasie, kiedy Krzysztof Brejza już nie był posłem, mhm. czyli posłów było 459, bo jego następczyni jeszcze nie zdążyła zostać zaprzysiężona, przyjęto ustawy. No to co? Te ustawy są. Ustaw. Nie właśnie. ma ich, bo nie było pełnych 460 posłów. Co z ustawami, które w 2019 roku były przyjmowane, kiedy bardzo wielu polityków prawa i sprawiedliwości pojechało do Parlamentu Europejskiego? No, Szymon z... Hołownia przedstawia nawet takie zestawienie, że były momenty, kiedy nie było, nie wiem, pięciu, sześciu mandatów obsadzonych, a Sejm działał, no bo właśnie no więc... mamy ten zapis Konstytucji, który mówi o połowie posłów. I, to znaczy mamy różne w różnych przepisach, proszę Państwa, mamy różne zapisy, które yy, nie mówią wcale o tym, że posłów musi być 460. Jak przekonują konstytucjonaliści, jak przekonują eksperci. Yy, w konstytucji zapis o 460 posłach dotyczy tego, że wybieramy, wybieramy 460. 460 posłów. Nie możemy wybrać 450, nie możemy wybrać 470. Wybieramy 460 znaczy, no, ja posłów w no, wyborach. Przykład absolutnie tragiczny i dramatyczny. Katastrofa smoleńska. Chyba 15 posłów zginęło w katastrofie smoleńskiej, a Sejm działał, tak? No bo właśnie Sejm może działać. Więc jeżeli 15 posłów nie było i Sejm działał, przyjmował ustawy, pamiętamy to, no to i te mandaty przecież nie były od razu obsadzane, yy, bo nikt się przecież do tego też nie spieszył. No to jeżeli nie ma dwóch posłów, to też te ustawy mogą być uchwalane. Więc prezydent jako prawnik, doktor prawa, on to doskonale wie, tak dlatego podpisał ten, ten budżet, a dopiero w tak zwanej kontroli następczej wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego. No a Trybunał? Jak to Trybunał? No, wiadomo, jakiś Trybunał. Coś tam Julia. pani Julia na pewno upichci, będziemy mieć z tego jeszcze masę, masę problemów, ale przecież nie tylko tym Trybunał Konstytucyjny się zajmuje. Teraz akurat zajmuje się Adamem. Bodnarem. Ale wiesz to tak, ale jeszcze zanim może. No proszę cię, To zanim. Jeszcze, bo prezydent... Ja już taką kropkę postawiłam, już tak, tak ładnie się zawiesiłam. Przepraszam. A, proszę... A jeszcze proszę. jeszcze tutaj za nogawkę cię pociągnąłem. Tak. No bo jeszcze prezydent powiedział, że będzie teraz każdą ustawę tak. kierował czy skargę w sprawie każdej ustawy, do nad którą do pani Julii. Pani, panowie Wąsik i Kamiński nie głosowali. Tak? Ja sobie policzyłem, w ostatnich latach Sejm wypuszcza mniej więcej 200 ustaw rocznie. Mhm. A, no to rozumiem, że będzie 200 skarg pan prezydent do końca roku złoży. Pani Julia w ostatnich latach orzekała Trybunału pani Julii 17 razy rocznie. 7, no niecałe, znaczy więcej niż 20 wyroków nie było mhm. rocznie, no to to jest 10% tego. A wiadomo, że no, Trybunał ma jeszcze inne sprawy, oczywiście. Prezydenckie, prezydenckie mają pierwszeństwo. Mają pierwszeństwo. Natomiast no, to jest absurd, tak? To znaczy, nie wiem, kiedy prezydenta sobie z tym spokój. Natomiast jakby samo, mm, samo uprzedzenie, czy sama zapowiedź tego, no sprawia, że. Jakby ciężko traktować to poważnie. No ale dobra, to już przejdźmy do... Ale poczekaj, to jeszcze dobra, no jak żeś tak brutalnie przerwał, to teraz, ty to teraz i, to ja cię będę ciągnąć za nogawkę. E, tylko wiesz co, e, rozumiem, że można na przykład zastosować tak, taki myk, że teraz pani Julia powie coś na temat tej ustawy, że oczywiście ona jest nielegalna, zła, niedobra i w ogóle nie ma budżetu. Okrutna, zła i podła. E, okrutna, zła i podła. Pe, pewnego bardzo znanego zespołu. E, I e, dalej będą się powoływać na to jedno orzeczenie. To znaczy, że nie za każdym razem prezydent będzie jednak wysyłał coś do Trybunału Konstytucyjnego, ale wyobrażam sobie również sytuację, że rząd w takim razie wrzuca mu projekt ustawy o podwyższeniu 800 plus do 1500 plus. Tak? I co? I prezydent musi coś z tym zrobić. Tak? Znaczy, rząd dostał w tej chwili do rąk narzędzie, które jest yy, yy, no taką yy, kijem z dwoma końcami. No, prezydent chce okładać rząd, no to rząd mówi, no pre prezydencie, no to się tłumacz ludziom, dlaczego my nie możemy niczego zrobić. No i tu pojawił się też ten wątek wcześniejszych wyborów. Ja w ogóle na wątek wcześniejszych wyborów zawsze, jak się pojawia, jestem y -y -y. troszkę uczulona. E, ale Donald Tusk odbił tę piłkę prosto w twarz Andrzeja Dudy. No, znaczy chcecie, wcześniejszych wyborów zapraszamy. Tylko, czy jesteś pewien, że Donald Tusk yy, yy, wie, co robi? To znaczy, czy Donald Tusk yy, w tym przypadku mm. yy, ma sondaże, ja słyszałam, że ma, mm. które pozwalają opozycji myśleć, że tym razem pokonałaby pis jeszcze bardziej. Czy znaczy, te badania pokazują, że ma szansę, ma mm. szansę. Natomiast oczywiście to jest zależne od bardzo wielu zmiennych. I ja też nie, nie wydaje mi się, żeby akurat też wyborcy ob obozu władzy? No pali się do tego, żeby znowu po kilku miesiącach iść do urn, zwłaszcza, że mamy za chwilę wybory samorządowe. Mhm. Wybory europejskie, no a jakby wybory przyspieszone parlamentarne, to jest 45 dni od dnia skrócenia kadencji Sejmu. Mhm. Czy zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu, więc. No, i sama platforma, czy sam obóz władzy tego nie zrobi. no Trzeba się dogadać z pisem. Tak. Aczkolwiek to Jarosław Kaczyński sam ostatnio mówił. Tak, no, ale że potem wyszli są... politycy pisu i powiedzieli nieodpowiedzialne, nie można. A potem już jak Tusk powiedział, że wcześniejsze no, wybory. Tak, tam tak. też jest, mamy pewien kłopot z logicznym ciągiem wydarzeń. No to prawda. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Donald Tusk. Znaczy, moim zdaniem, to jest taka gra. Yy, Okej, okay, no jakby wszyscy ty ładnie w jednym tekście opisałaś tę te sytuację, że jakby dwa samochody jadą na siebie no tak, z maksymalną w tchórza, no. prędkość, gramy w tchórza i, i, i zobaczymy, kto pierwszy stchórzy. tak po prostu. Natomiast no jakby, nie, nie, jakby ja w ogóle nie, nie przewiduję, żeby do tego miało dojść, dlatego że hmm. Poza sferą retoryczną i, i tym, że wszyscy się układają, PiS z platformą i prezydent z obozem władzy, wszyscy się retorycznie układają, natomiast jednak no, pewne sprawy idą do przodu. Tak? To nie jest tak, że po prostu państwo jest totalnie zablokowane i nic się nie dzieje. Tak nie jest. Natomiast oczywiście zobaczymy, bo oprócz tego, że prezydent może wysyłać skargi do Trybunału, no to. Wciąż ma weto. To, ma weto. No i zobaczymy, co będzie wetował. Tak? Bo mhm. ja podejrzewam, że może zawetować ustawę o pigułce dzień po. Na przykład, tak? jeżeli ona wyjdzie. Ja to zakładam. W, w kształcie z parlamentu, jeżeli nie będzie tam zmian, no bo tam jest mowa o dostępie yy, do tego środka od 15 roku życia. Tak? i to myślę, Ja tylko że... chciałam przypomnieć wszystkim politykom prawa i sprawiedliwości, i panu prezydentowi również, że wiek zgody w Polsce to jest lat 15. Od 15 roku życia. Y, można uprawiać seks w Polsce. Znaczy to jest zakłada się w prawie, że wiek zgody to jest właśnie 15 lat. Więc skoro zakładamy, że nie jest karany y, y, seks z osobą, która ukończyła 15 lat, pod warunkiem, że ta druga osoba nie ma skończonych 17. Y, to nie zakładajmy że zawsze wszystko pójdzie tak, jak trzeba. To znaczy dajmy też tę możliwość kupienia pigułki dzień po, a przynajmniej rozważmy to w odniesieniu do obowiązujących. W Polsce przepisy. No tak, ale jeżeli będziemy obracać się w sferze argumentów pod tytułem, że to jest no, że jak drogsy, forma no, aborcji, ja tak. To że ja jest aborcja, ja po prostu, bez tylko, recepty. Tylko te, te, te argumenty są niezgodne z nauką, niezgodne z tym, czym jest ta pigułka, niezgodne z logiką. Ale są i z zgodne z ze stanowiskiem Kościoła. Ale są zgodne ze stanowiskiem Kościoła. Idźmy do tego Trybunału Konstytucyjnego, bo zaraz znowu nie będzie to speed dating. E, bo, zaraz nie będzie. bo zaraz nie będzie trybunału albo czegoś innego nie będzie. To, to szybko idzie w Polsce. Prezydent, nie prezydent, przepraszam, panie prezesie, pan prezes Jarosław Kaczyński napisał list. Teraz państwo go y, widzą y, ci państwo, którzy nas oglądają. E, to jest cztery bite strony maszynopisu, wrzucone. Wydrukowane, wydrukowane sfotografowane. sfotografowane. Podpisane ręcznie, wrzucone, jak Państwo być może, niektórzy z naszych widzów, słuchaczy pamiętają lata 90., jak takie faksy przychodziły do firm, to to tak wygląda mniej więcej. I tutaj to przezabawne jest to pismo, bo jest o niezależnej od władzy Trybunale Konstytucyjnym o niezależnej prokuraturze, która jest gwarancją ochrony ofiar przestępstw. I to są punkty, które tutaj Pan Prezes umieścił i opisuje, jak potrzebna społeczeństwu jest niezależna prokuratura i niezależny Trybunał Konstytucyjny. No i właśnie... Ten... To, to, to ja strasznie się ubawiłem, jak, jak czytałem, zwłaszcza ten fragment o niezależnej prokuraturze. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość zawsze było przeciwnikiem rozdzielenia prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości, od rządu. Zawsze. I Zbigniew Ziobro y, był minister sprawiedliwości, prokuratorem generalnym w latach 2005-2007 y, i z takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy w 2015 roku. Przypominam, że wcześniej prokuratura w latach 2010-2016 była niezależnym, y, niezależnym od rządu organem. Mieliśmy prokuratora generalnego, którego wybierał, pre, wskazywał prezydent z dwóch y, y, przedstawionych mu kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość z tym zerwało, obudziło się, że jednak z taką myślą, że jednak może fajniej byłoby uniezależnić ten te, te urząd prokuratora od, od rządu, no jak już było blisko wyborów. To znaczy, to było takie zabezpieczenie. Prawo i Sprawiedliwość próbowało się zabezpieczyć, zabetonować tę prokuraturę no i przeprowadziło zmiany ustawowe, które miały spowodować, że mimo, że prokurator generalny będzie przedstawicielem nowej władzy, to jednak będzie był zwłasnowolniony i nic się nie wydarzy. To, że się wydarzyło, no to my już wiemy, tak? To znaczy, że to zabetonowanie... E, niczego nie dało. Wszedł Adam Bodnar, oczywiście... I odbetonowuje. Poczekaj, bo ja mam tu jeszcze cytacik. Ty tak się rozpędziłeś mm -hmm. z tą historią. A ja tutaj jeszcze bym chciała cytacik, państwa uraczyć cytacikiem z 26 lutego 2016 roku. To jest cytat z dziennika Gazety Prawnej Zbigniew Ziobro. Prokuratura musi być podporządkowana rządowi. Dziś jest poza Kontrolą, prawo do ingerowania w śledztwa, czyli czyni sytuację klarowną. Wolę móc wydawać polecenia oficjalnie, zgodnie z prawem, bo nie dam wtedy okazji do politycznej zemsty nowej władzy. Zbigniew Ziobro te y, 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 zdania wypowiedział w 2016 roku, ale on poglądów nie zmienił, proszę Państwa. To było raptem 8 lat temu, kiedy właśnie y, łączył. Ministra Sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, i, i było jasne, dlaczego on to robi. Żeby móc ingerować w śledztwa. No tak, ale to, jako to jest jasne. To znaczy teraz miało być tak, po tych zmianach ustawowych przed wyborami, że nowy prokurator generalny będzie ponosił pełną odpowiedzialność za prokuraturę, natomiast nie będzie mógł właściwie nic zrobić, bo nie będzie mógł sobie dobrać nawet najbliższych współpracowników. No bo prawo jest takie, że. Yy, Prokurator generalny, żeby móc odwołać swoich zastępców, musi pytać o zgodę prezydenta. I wiadomo, że prezydent się na to nie zgodzi, no bo jest sojusznikiem tamtej ekipy. No przecież to jest kuriozum. Oczywiście udało się z prokuratorem krajowym, znaleziono. Pretekst, argument, wytrych. Niedopatrzenie Ziobry. Jakbyśmy to nazwali, że no, prokurator generalny uznał, że prokurator krajowy Dariusz Barski został przywrócony ze stanu spoczynku niezgodnie z prawem. No i Oczywiście Barski sprzeciwia się temu i, i uważa, że nadal jest prokuratorem krajowym. No tylko fakty są takie, że w prokuraturze krajowej są już nowe porządki. To znaczy, czego symbolem było w tym tygodniu przejęcie kontroli nad stroną internetową i nad y, mediami społecznościowymi prokuratury krajowej przez. Nową ekipę. Są wymieniani prokuratorzy mhm. na wszystkich szczeblach, prokuratorzy regionalni. No, ale, wiecie, ale Trybunał Okręgowi. Konstytucyjny i tak zamierza y, prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości kąsać. No, w różnych sprawach. No dobrze, no i co? Nie, no bo w, w, my właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, pewnie no, będziemy jeszcze rozmawiać o Trybunale więcej, no tylko, że. Y, bo pan Dariusz Barski na przykład złożył skargę, y, wniosek mhm. do Trybunału i trybunał w postaci, w osobie pani pani profesor, profesor Pawłowicz. Pawłowicz tak, tak przestawiła Nie 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 ja Nie ja miałem tylko takie zdziwienie takie tak, tak no tajemnica. Sobie, e, że profesor Pawłowicz wydała zabezpieczenie że no, generalnie pan nie może nic panu Barskiemu zrobić tak no i co? Jednak już no co? coś zrobiono, tak? To znaczy, to jest inna sprawa, że tam na stronę nowej ekipy przeszli kluczowi dyrektorzy w Prokuratorze Krajowej, w tym pani, która dysponuje pieczęciami tymi kluczowymi, tak zwaną mm -hmm. okrągłą pieczęcią numer dwa. Z napisem prokuratora krajowa i z orłem białym. Przedstawiając ją, można właściwie podejmować wszystkie decyzje, podwyżki, niepodwyżki. Zresztą tam dość sprytnie zagrano też dodatkami służbowymi, finansowymi. No, tak, tak się odbywają też zmiany: no, przeciągamy na swoją stronę ludzi, z którymi być może nigdy byśmy nie współpracowali, no, ale oni są potrzebni. No, i właściwie to poszło już taką siłą faktów dokonanych. To znaczy, mhm. te zmiany naprawdę w prokuraturze postępują. No, i w najbliższych dniach zresztą też mam wrażenie, że ta prokuratura też jakoś sama z siebie zaczęła wyczuwać. Mówię o tych prokuratorach mhm. na szczeblach trochę niższych niż prokuratora krajowa. Zaczęli wyczuwać te polityczne zmiany, no bo nagle się obudzili, zaczęli wszczynać śledztwa. W sprawie Orlenu, o czym też będziemy mówić, więc, więc dużo tu się dzieje. A ale to to wiesz tak, co, zawsze to tak działa trochę. Ale jest to trochę obrzydliwe, nie? Jest to nie trochę obrzydliwe, ale zawsze to tak działa w instytucjach, że nagle jak się zmienia władza, albo jak już wiadomo, że się zmieni władza, to się znajdują świadkowie koronni to się znajdują ludzie, którzy chętnie przyjdą. Którzy mówią, pomogą. Bo tyle bezprą, lat czekaliśmy. Tyle lat czekaliśmy, tak, tyle lat. No, nic nie robiłem za to. Ale słuchaj. Pomysł na Trybunał Konstytucyjny jest. Mhm. Podobno. I on się zrealizuje już w nadchodzącym tygodniu. Mamy posiedzenie Sejmu, gdzie ma się częściowo zrealizować ten pomysł, a częściowo ma zostać przedstawiony. Bo prezydent, premier Donald Tusk. Czemu ja jestem prezydentem? No, ja mało. się cały czas upieram, Może że on nie chce startować. Prezydent. Nie, ja się upieram. Ja tutaj się mogę zakładać z redaktorem dziubką, że on nie wystartuje na prezydenta. Ale yy, premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie projekt ustawy, który będzie dotyczył zmian właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Ba, to nawet nie jest ustawa. To musi być zmiana Konstytucji. I tutaj... Swoją przepraszam, a jakby Tusk wystartował, to wtedy to dopiero mielibyśmy system prezydencki taki prawdziwy, co? Jakby wygrał jeszcze Wtedy Rada Gabinetowa by co wtorek obradowała tak. po prostu. Yy, I pre, premier zapowiedział, tyle tylko, że tutaj znowu mamy liczne kłopoty. Zmienić konstytucji bez PiSu się nie da. A premier proponuje, żeby wykasować Trybunał Konstytucyjny. Do zera. Wykasować, ewentualnie wykastrować. Też. Yy, I wybrać nowy yy, większością trzech piątych. Mm -hmm. To oznacza, że właśnie musiałoby być jakieś porozumienie między obecnym obozem władzy a obecną opozycją, czyli największą opozycją. nie będzie, idźmy dalej. Parlamentarnie. No i właśnie, <grymianie> panie premierze, nie będzie. <grymianie> Dziękujemy, fajny pomysł. <grymianie> Bardzo. I, yy, no i co dalej? I takie analizy to by za darmo zupełnie. Tak, my tak, za darmo. W ogóle nie, nie, nie trzeba nam nic za to zapłacić. Yy, no i co dalej? No, nie, no ja rozumiem, że jakby, no, musi być ta propozycja zmian w konstytucji, żeby prawda, tutaj nikt się nie przyczepił, chociaż, się, chociaż będą się czepiać. Um, natomiast... No ale dobra, nie wyobrażasz sobie żadnej sytuacji, w której PiS powiedział, dobra, siadamy do tych rozmów? No oczywiście... Czy usiądą i będą to rozwlekać Kaczy... i będziemy to relacjonować? Kaczyński się jest po wybitnym prostu... politykiem i nie mamy co do tego wątpliwości. Ja jest. mam coraz większe. Okej, okay. ty masz coraz większe wątpliwości co do jego formy aktualnej, ale generalnie jest utalentowanym politykiem i też potrafił zaskakiwać. E, więc w tym sensie ja zostawiam gdzieś sobie jakąś mhm. taką uchyloną furtkę, do tego, że Kaczyński może wpaść na pomysł, jednak zagrajmy, tak? E, pójdźmy w tę grę i zobaczymy, co się stanie. Natomiast. Y no dobrze, ale wyobrażasz sobie, wyobrażasz sobie wyborców Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, którzy co weekend słyszą, że firer, że y, niemiecka partia, że nas wszystkich sprzedadzą, że po to byli w Brukseli, że, i, i tak dalej, i tak dalej. Ten, to, to wszystko, co powtarzamy z kampanii wyborczej, tylko jeszcze trzy razy bardziej w tej chwili. którzy widzą, że oni siadają do stołu z tym. Ale wiesz, że przy okrągłym stole to też rozmawiali ze sobą ludzie, którzy chwilę wcześniej... Kaczyński też tam siedział. Byli wsadzani do więzień przez tych, którzy, no, no. którzy siedzieli naprzeciwko nich. Przy tym okrągłym no dobrze, ale ja wiesz co, ja, o ile ja rozumiem, że jest część elektoratu obecnego obozu władzy, który zrozumiałby tę sytuację, bo jest spora część wyborców, na przykład trzeciej drogi, którzy, bo z lewicą i koalicją obywatelską jest trochę trudniej, ale wyborców trzeciej drogi, którzy spokojnie by zaakceptowali taką rozmowę, jest też część wyborców koalicji obywatelskiej, która by to zaakceptowała, ale po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie widzę ludzi, którzy by powiedzieli, tak, okej, okay, to jest zrozumiałe, że oni z nim tam z tym ryżem gadają, bo. Yy, z rudą wroną. Tak, z rudą wroną gadają, bo, bo to trzeba jakoś naprawiać. Wiesz, co no też. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Tym bardziej, że wydaje mi się, iż jeżeli to by na przykład była większość trzech piątych, czyli. 3 piąte to jest, e, przypomnij mi. Nie, nie będę ci przypominać, bo nie jestem no, no, w stanie. Przypomnij. Nie, nie powiem. Nie powiem, ile to jest. Bo nie pamiętam. ja tutaj googluję, proszę państwa. 300, 307? 276. 276. 307 to jest, proszę Państwa, do skrócenia kadencji Sejmu. 276 to jest na weto, przykład do postawienia kobiet przed Trybunałem Stanu i weto, stanu weto, i weto prezydenckie. Tak, To jest ta większość, którą chciało zdobyć Prawo i Sprawiedliwość w każdych wyborach i ani razu się nie udało. Wydaje mi się, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość poszło na takie negocjacje i zgodziłoby się, i tak Kaczyński mógłby się bać, że że to nie będzie ostatecznie żaden konsensus. Mówię o tej większości w przypadku konkretnego głosowania na konkretnego kandydata, że i tak dojdzie do jakiejś próby, nie wiem, przekupienia części posłów PiSu, przeciągnięcia ich na stronę obozu władzy. No bo tam brakuje bo tam 28. Wielu nie, nie brakuje, a a klub można się by inne. coś przetargować z Konfederacją. Więc nie, 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 nie. wydaje mi się, że, wydaje mi się, że taki, raczej będą tu y, grane argumenty takie, jakie stosował obóz władzy obecny, kiedy był w opozycji. Że z tymi, którzy łamią konstytucję, a Kaczyński uważa, że tu skłami konstytucję, po prostu nie rozmawia się o zmianie konstytucji. Że najpierw wy musicie zacząć przestrzegać tej konstytucji, nie, przywróćcie ład w mediach publicznych, przywróćcie Barskiego i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc wydaje mi się, że ciężko mi to sobie wyobrazić. No pamiętasz y, wybory kopertowe podrękowa sytuacja jednak, kiedy Gowin zaproponował zmianę konstytucji mhm. przedłużenie, przedłużenie kadencji, kadencji prezydenta Prezydenta do siedmiu lat, ale Duda mógłby startować, już nie mógłby startować mhm. więcej w wyborach, no i nikt z nim nie chciał o tym rozmawiać tak realnie. Znaczy mhm. nie o tym, o innych mhm. rzeczach chcieli z nim rozmawiać, tak. ale nie o zmianie konstytucji. No dobrze, to co z Trybunałem Konstytucyjnym? Bo jest jeszcze jeden plan, nie ustawa, nie zmiana konstytucji, uchwała. No tak, tylko uchwała nie jest źródłem prawa, o, żadnego. Oprócz, Ale tego, z pretekstem. Że, oprócz tego, że prawa i sprawiedliwość w 2015 roku uchwała mi zmieniło skład Trybunału mhm. Konstytucyjnego. Natomiast moim zdaniem, te uchwały mają usankcjonować pewien pogląd obozu władzy na obecny Trybunał i linię, sposób podejścia do tego Trybunału. Mhm. No bo w rzeczywistości i tak już jest tak, że rządzący ignorują to, co robi ten Trybunał. Ignorują wszystkie decyzje znaczy, zabezpieczenia żebyśmy, postanowienia. Żebyśmy nie wpadli w przekonanie, że to jest pierwszy rząd, który ignoruje Trybunał. Od lat jest problem z realizacją orzeczeń to jest Trybunału Konstytucyjnego. Coś to, jest, to jest co innego, ale to nie jest tak, że pierwszy mamy rząd, który po prostu przechodzi do porządku dziennego nad tym, co mówi Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenia Trybunału niektóre są nierealizowane latami i Prawo i Sprawiedliwość też to robiło, tylko nie z tych powodów z których robi to obecna y, władza. I nie w tych sprawach, bo no tu mhm. jednak mamy Oczywiście. problem ustrojowy. tak? tak? Więc y, ignorowanie y, decyzji Trybunału, no przecież to samo robi ob y, obecna opozycja w przypadku pewnych decyzji Trybunału kierowanego przez Andrzeja Rzeplińskiego. A przecież to pierwszy Andrzej Rzepliński y, wydał zabezpieczenie na podstawie Kodeksu Cywilnego mm -hmm. krytykowane zresztą nie tylko przez, przez Prawo i Sprawiedliwość, i też oni zignorowali to. I moim zdaniem, w przypadku trybunału i ewentualnie tych uchwał to będzie usankcjonowanie i stanu obecnego, i usankcjonowanie podejścia do trybunału, że ten trybunał jest nielegalny, ponieważ są dubleży, że kto inny powinien zasiadać na miejscu trzech sędziów wyrębaka, chyba Steliny i pana Muszyńskiego. Tak. I i wydaje mi się, że to plus ewentualnie podkreślenie wątpliwego statusu Julii Przyłębskiej jako prezesa, prezeski Trybunału Konstytucyjnego, no bo zdaniem dużej części prawników ona już nie jest prezesem, ponieważ w ustawie mamy zapis o sześcioletniej kadencji prezesa Trybunału. Już nie będziemy wchodzić jakby w szczegóły, ale, ale generalnie, generalnie chyba, chyba o to by chodziło plus. I to akurat wydaje mi się najbardziej wątpliwe kwestia statusu profesor Pawłowicz i Stanisława mhm. Piotrowicza, dlatego że kiedy oni byli wybierani do trybunału, to też pojawiły się wątpliwości, czy oni w ogóle mogą być sędziami, ponieważ przekroczyli już wiek 65 lat. Mhm. Mieli chyba 67 lat wtedy. Yy, I też nie spełniali kryterium yy, yy, bycia sędzią, tak? Mhm. Jakby to jest dość skomplikowana sprawa. Natomiast no, zostali wybrani i to jest moim zdaniem najsłabszy akurat ten element, gdyby, tak. gdyby, gdyby zosta ta sprawa została ruszona. Moim zdaniem nie będzie. Aczkolwiek. Tusk udowodnił, że idzie na całość w ostatnich tygodniach. Więc ja nie byłbym <laughs> zdziwiony, gdyby, gdyby rzeczywiście Jest. tak się stało. Natomiast... Wybieramy bramkę numer dwa, tak. Trybunał Konstytucyjny. I, I wydaje mi się, że, że chyba tyle tak naprawdę, bo idąc parafrazując słowa Tuska, czy znaczy tego Trybunału już nie ma z punktu widzenia obecnej władzy. Tak, znaczy ja do tego tak, tak podchodzę i wydaje mi się, że do wyborów prezydenckich to się nie zmieni. Może się coś zmienić w 2026 roku, kiedy y, ci sędziowie obecni stracą większość, tak? To mhm. znaczy mówię o tych sędziach wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, no ale do tego mamy jeszcze no, prawie, Dwa lata. Trzy lata. No. prawie trzy lata. Prawie 3, bo to jest grudzień, trzy, nie? Tak. Mhm. No dobrze, i konkluzją ten Trybunał już nie istnieje. Zakończymy pierwszą część y, stanu wyjątkowego, ale nasi naczelni mój naczelny i naczelny Kamila, postanowili też y, móc coś do Państwa czasem powiedzieć. I Tomek Sykielski i Bartek Węglaczyk y, startują ze swoim nowym wideokazem. Stwierdzą, że będą nas podgryzać tam. No niech spróbują. No, My się umiemy odgryźć. <grydź> y, ma on tytuł Naczelni i startuje o 19 w najbliższy poniedziałek, oczywiście na stronie głównej Onetu i w Onet Audio. Więc w imieniu naszych naczelnych bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. To na tym kończymy część pierwszą stanu wyjątkowego. To jest stan wyjątkowy.